Witam Państwa bardzo serdecznie w przychodni na Alei Dębowej. Przepraszam za tę chwileczkę rozprężenia, aczkolwiek wiecie Państwo, czekamy na połączenie z ministerstwem i tam mają jakieś problemy techniczne, ale o! Witam serdecznie Panie Ministrze, już przełączam również naszych pacjentów. Proszę bardzo. Tak jest. Także proszę Państwa, wszystko jest jasne i wszystko jest oczywiste. Pan minister w pierwszej części chciał przekazać ważny komunikat, że kto nie przestrzega obostrzeń sanitarnych, ten szybko będzie i sprawnie. A co do chodziło o to, że będziemy teraz również wspomagani poprzez najnowocześniejsze systemy, drony i lotnictwo ratunkowe. Proszę Państwa, siostro, spokojnie, proszę się kulać. Ja lubię, jak siostra się kula troszeczkę. Proszę szybko, proszę sprawdzić, co jest z pacjentem. Proszę to natychmiast sprawdzić. Ja naprawdę sobie nie życzę, żeby pan mi tutaj siostrę homo bałamucił. Proszę, w tej chwili, co to jest? Za tutaj jakieś... Ale co tu się dzieje? Co to jest? Przepraszam. Halo? Przepraszam, co to jest? Jakie mówi on? Jakie mówi on? To jest nasz pacjent Narodowego Funduszu, a nie... Siostro! Wszystko jest jakieś bardzo nienormalne, co tu się dzieje. Ja sobie... ale to później wyjaśnię, siostro, ale w tej chwili to trzeba się zająć pacjentem. Mi się wydaje, że to jest jakieś zesztywnienie. Zesztywnienie związane... Ja wiem, pacjent chyba za bardzo wziął sobie do serca obostrzenia sanitarne i skorzystał nie tylko z przyłbicy. Ale to spokojnie. Siostro, najpierw trzeba zdemontować... proszę to coś, ten garnek tam... proszę to zdemontować, szybciutko. Proszę spróbować to zdjąć, no. Thank you.
Zdecydowanie tak jest dużo lepiej. Dobrze, ale jeszcze musimy się pozbyć teraz tej reszty skorupy. Ja wiem, że jest dobrze, proszę pana, proszę nie przejmować. Jeżeli mógłbym pana teraz prosić, żeby pan jakoś tak robaczkowym ruchem, takim delikatnym, wydostał się z tej skorupy. Proszę jakoś się wydostać. Da pan radę? Proszę spróbować. Musi pan podjąć tego wyzwanie, proszę. Teraz siostro, tutaj trzeba natychmiast przykulać piłkę, bo ja widzę, tutaj jest, to jest nadmierna gibkość, ultragibkość. To jest, jeżeli się człowiek wydobędzie z łupiny, ze skorupy, to potem ma taką chwiejność, giętkość mocną. Musimy tego zaradzić. Proszę przytulać piłkę i najlepiej proszę przynieść kopię. Dzidę. No te, włócznie. Proszę, szybko. To, taką zalecam teraz diagnostykę. Musimy to jeszcze zdiagnozować, czy to jest to, o czym myślę. Proszę to sprawdzić. Dokładnie to, co myślałem, proszę państwa, to jest po prostu niedobór żelaza. Dlatego, siostro, proszę w tej chwili zabrać pacjenta do laboratorium technicznego i proszę zapodać naszemu pacjentowi żelazo. Bardzo proszę. Państwo widzą, znamy się bardzo świetnie na bardzo wielu przypadłościach. W tym wypadku był to akurat niedobór żelaza. Na koniec, ku przestrodze, jeszcze przekieruję państwa na chwilkę do naszej strefy Ground Zero, gdzie nasz pacjent 44 przebywa, żeby państwo zobaczyli, co dzieje się, kiedy nie przestrzegamy obostrzeń sanitarnych. Jak trzeba siedzieć potem w zamknięciu i z czym to się wiąże? Jak nie można się ruszyć z paru metrów kwadratowych? Bardzo proszę. Zresztą teraz też jak mówi ministerstwo, lekko możemy poluzować te obostrzenia. Nieważne. Proszę państwa, proszę dalej do nas pisać, maile, dzwonić, odwiedzać nas w naszej przychodni. Będziemy nadal państwu służyć najlepiej jak możemy naszą rzetelną medyczną wiedzą. Zapraszamy do przychodni na Dębowej. Pozdrawiamy serdecznie.